8 listopada premiera FMA23. Możecie już teraz w komentarzach pisać, co moglibyśmy nawywijać w kolejnej edycji. W ogóle słyszałem, że w nowym FM-ie ma być rozbudowany system konferencji prasowych. Już się z Mateuszem cieszymy. W nietypowych okolicznościach się spotykamy, bo jest to mój dom, pokój dziecięcy, co widać i słychać i czuć. Jesteśmy na finale sezonu i na desce do prasowania jesteśmy. Mam nadzieję, że laptop się nie spierdzieli z tej deski do prasowania, bo byłaby to duża szkoda. Natomiast sytuacja, jak wygląda? 4 mecze, końcowe. Ale jakieś jeszcze szanse są, bo Lechia ma mecz z Lechem. Gramy. Legia wygrała. Lech... Remisik mecz no, no, jak wygramy, łapiemy kontakt. Niestety to się skończy wszystko tak, że przegramy z LKS-em, bo odpuścisz punkty i o to się wszystko wysypie. Spoko, klub do nas przychodzi, to w przyszłym sezonie zaatakujemy mistrzostwo. Wrócili do zdrowia nasi zawodnicy. Jasecki na szpicy, okej, tu wszystko gra. Makuk skrzydełko elegancko, Musiałowski schodzący napastnik. Doskonale. Wiera zostaje, to jest, patrzyłem nawet statystyki, to jest najlepszy piłkarz tej drużyny. Janota wysunięty rozgrywający, Borecki cofnięty rozgrywający. Błachewicza czy kogoś innego? Nie, Błachewicz, jest okej. Okay. Jest okej, okay, tylko... był Bonifacio. Tylko ja nie rozumiem, czemu Daniel Alves. A, bo jest zawieszony, dobra. Joselito Waka brzyż na ławeczkę, mimo wszystko. Nie, no tak, bez Waki na ławce. Jak to? Kogo oni tam mają? Biegański... Jerzy Brzęczek. Będzie niebezpiecznie. No, starcie dwóch byłych selekcjonerów. Lecimy z tym. Trzeba po prostu zrobić punkt. Jak to wygląda? Wisła środek tabeli. No Wisła już o nic nie gra, no kurczę, no powinni się położyć. A Górnik to o co grał? Nie idzie nam z zespołami, które grają o nic. Nie no, musimy to wygrać. Złapać jeszcze kontakt. Nie no, meczek bardzo atrakcyjny na razie. Taki, żebyśmy nagrali 7 odcinków w pół godziny. Emocje. Nie no, 306 minuta, jeszcze nic się nie wydarzyło. Makuk kontuzja jeszcze. Stuczony bark, spokojnie, to dogra ze stuczonym barkiem. Nic. Świetna wieża bowa. Działo się. Z emocji prawie zszedłem. Dalej, panowie. Gramy. O! Będzie akcja? No, ale dla nich. Chyba, że przejmiemy tutaj długą piłkę. Znowu mi powiedzieli, żebym z kursorem wypierdział. Błachewicz. No, to jest człowiek, nie, który patrz, złapał, to jest, patrz jak biegnie. On ma ten cross. No. Patrz. Błachewicz, Makuch. No ej, gdyby nie ten kontuzjowany Bart. Meczu, co ty chcesz? W sumie tak. Nie no, Wisła nie jeszcze jedna akcja, jeszcze jedna akcja. Dawaj. No. O. No, dorzuć. Dobra, no, zmieniamy Makucha. Nie no, przecież ale on musi mieć siły na kolejny mecz. A, no dobra, 55. Widzę, dobra. Że... Dobra. I Simonsona też ci proponuję zmienić. Widzisz? Same korzyści. Dobra, to Simonsen nie wyprzedzi klasyfikacji asyst. Jasecki na boczek i Rockford? Tak. Valdivia, Waka nie zwiększają naszego potencjału zmian. Proszę, wicelider, 3 punkty straty do Lechii. Kurde, to zaczyna jeszcze pachnieć wszystko możliwe. Konterka? Kastaneda? Nie. Konterka? Nie. Przejmij to. Kasuj. No nie zwisło. Kasuj. Proszę, przejmij to. Ajej. Jest przecież tak dobrze. Błachewicz. Luzik pełen, patrz. Uff. I golen. Cyk. Tu jeszcze gola strzelimy z tej akcji. Pięknie gra. Dawaj, ten, to pod Beskidzie. Piasek. Lecisz. Nie, to był Makuch, to było inaczej. Niestety. Dlaczego to będzie bramka dla Wisły? Dlaczego? Tni. No. Tni. Kurde. Za długa ta akcja, żeby się niczym nie skończyło. Kastaneda to jest za dobry piłkarz jednak. Tak, za długa akcja. Spalony był, na pewno. No nie. Spalony. No wydawało mi się, że spalony, no. Czy był offside? Sędzia gwiżdże. Będzie VAR. Dla mnie był offside. Dobrze. O, dobra, okej. Okay. Sędziowanie się poprawiło w Polsce bardzo. Tak, zdecydowanie. Bartosz Środkowski, kurde, coś może wywinąć w końcówce. Valdivia na pewno nie będzie ani raz złapany na spalonym, bo do tego trzeba biegać, żeby być spalony. Nie, no Wisła nie miała nic do powiedzenia w tym meczu. Gra na czas, przy każdej sposobności. Dostajemy jest wielki sukces. Wymęczony 1-0 z Wisłą, gdzie jedna sytuacja meczowa. Pachnie mistrzostwem. I patrz, ŁKS wygrał, jest nad kreską. Dziś nie trzeba odpuszczać tych punktów. Może nie powiem. Trzeba będzie, tak. Może się utrzymają bez nich. Nienaganna technika kluczem do zwycięstwa, Mikołajski imponuje formą, tak, byłeś nie do przejścia. Radom jak unika spadku. Teraz będzie niebezpiecznie, bo gramy wyjazd. O, jest konferencja z Mirandą. Czy wierzy pan, że Miranda wniesie wielki wkład w przyszłe sukcesy pańskiego klubu? Nie sądzę, bo kończy karierę. Kończy karierę.
No trudno. Ściągnęliśmy go idealnie. Miranda nie operuje takimi pojęciami jak przyszłość. Nie jest w takim wieku, by jeszcze się wikłać w mówienie o przyszłości. Nie wiem jak gra, bo nie mogę go zarejestrować. Bardzo bym chciał, ale PZPN nie daje, nie daje. Spuściliśmy Sztermanikę, teraz możemy spuścić Wartę. Orlana, Davis, Steven też do nas przychodzi i Guerrero. Tak jest. Zrobiliśmy sobie takie mini okienko transferowe 6 maja. Wyślij Davisa na intensywny kurs językowy. To, że ma 40 lat nie znaczy, że nie może się nauczyć języka polskiego. Nigdy nie jest za późno. Guerrero, a jego nawet nie można. No, no Guerrero to jest graj. Szybkość 4, proszę bardzo. Jest 11 naszym napastnikiem. Elegancko. A jak? Zobaczmy, czy z nowych nabytków ktoś się w raportach mieści w pierwszej dziesiątce. W pierwszej pięćdziesiątce. Miranda. Miranda, tak, ale nie możemy go zarejestrować, okej. No niestety, nie. Jeśli chodzi o umiejętności, to musimy ich poszukiwać tutaj. Orlana, Guerrero, Davis. O, jest, pokaż Davisa. No. No niezły, niezły. Przywództwo, współpraca. Siła 5. Jak go popchniesz, to już nie wstanie. Musicie sobie zdawać sprawę, panowie, że tutaj przychodzą niedługo Malec, Pawłowski, Babanko, Klub, Ciepiela, Kałuziński, Lokilo i Śpiączka. Także musicie naprawdę dać się wszystko. Słuchajcie, oni są niezarejestrowani, a na koniec sezonu odchodzimy z tej roboty. Także naprawdę, nie pytajcie mnie o to, co będzie później. Biorą bardzo podobne leki, to wzbuduje między nimi więź. W tym wieku każdy ma, nosi taki sobie, wiesz, ten neseser taki. Tak, ale patrz, to jest jakieś dzikie. Leksy zapewnił miejsce, Legia, Lechia, wszyscy mają zapewnione miejsce, a my nie mamy. Co to ma znaczyć? ŁKS nad kreską, patrz. Patrz, co się dzieje, naprawdę. Trzeba będzie odpuścić mecz ŁKS-em, żeby się utrzymał, no zobacz. Jestem absolutnie zdruzgotany. Ale musimy najpierw opanować Wartę. Dobra, skład drużyny. Szybki wybór, bez pressingu na Iwanowa. Kogo oni mają groźnego? Nikogo, Rok Kidrić. Ja pierdykam. 984 osoby oglądają mecz o mistrzostwo. Tabela live. No cały czas wicelider, wicelider. Trzeba wygrać. I ŁKS cały czas nad kreską, pamiętajmy. Będzie takie ostrożne te wejścia w mecz. Spokojnie, patrz jak ich niszczymy. Tak jest. Jest 23 minuta, nic się jeszcze nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło. Może my ofensywnie powinniśmy grać od początku. O, jeszcze raz zachęć. Jest, jest. No to ten Kidrić. Tak jest. Ten Kidrić, co mówiłeś, że może być ciężko. Simonson. Wiejra, proszę, piłeczka chodzi. Janota świetnie rozegrał przez Igonena. Proszę bardzo, to jest piłkarz. Bo oni mają challenge, żeby każdy zawodnik Mikojewski dotknął teraz. Piłki. No? Pedro to jest jednak piłkarz. Musiałowski. No jej. Słaba forma Musiałowskiego. Całą wiosnę. Gdyby wszedł Gokusz. Za dużo go chwalisz. O! Błachowicz z kontuzją. O, to wymaga od nas ten. Simonsena przesunięcia na lewo. Bejgera na prawo i Lipa do środka. Ale no tak. To sprawia, że nie mamy ofensywnie grającego prawego obrońcy. To duży problem w strategii, gdzie najwięcej asyst ma właśnie Simonsen. Sitek jest, nie ma Sitka. Nie ma Sitka, wyrzuciłem go. Gramy. Czekaj, bo jeszcze tak patrzę. Nie no, nie. Daniel Alves by się przydał, ale wyleciał chyba na 10 meczów. Nie wiem, Daniel co on Alves, zrobił. Mający szybkość tego telefonu. Już zapomniałem, jak pięknie grał na prawej obronie. Był genialny. Dobra, jeszcze raz. Okrzyk. A, nie mogę. Jeszcze raz. Dobra, Janota, rzut wolny. Proszę bardzo, rzut rożny nawet. No nie! No nie, Supek. Tu pusta bramka była, makuch. No chcę krzyknąć, ale mi nie pozwalają na to. Dobra, dobra. Bo zagłuszają cię tę trybunę. 984 ludzi, to nie jest w kij dmuchał. Dłonie uniesione, fanatyczny doping, bezustanny, głośny. Kurde, mam obawy, mam obawy. Z Lipem nie ma Lipy, powiem ci, ja? Patrz, co się dzieje. Simonsen, król asyst. Kaugo, Kaugo, tak, Kaugo. Widziałem wyraźnie. Tak, ja też widziałem. Tam poszła ręka. Kto? Tomasz Musiał, dobra. To jest dobry sędzia. To jest dobry sędzia. Nie zrobił błędu. To jest dobry monitorek. Szkoda, że nie widać na tym monitorku. No, no, no dawaj tego karnego. Dawaj tego karnego. No dawaj tego karnego. No. Jest. Arbiter moim zdaniem... A widzisz jak pokazał? Moim zdaniem na Euro powinien jechać Tomasz Musiał. Świetny sędzia. Tak jest. Zwłaszcza, że mógłby tam nam sędziować. Dalej. Proszę teraz, szal tego karnego Pedro. Pedro Vieira? Zmarnowałeś. Dobrze. Nie, pewnie. Prowadzimy. No, powiem ci, że w tabeli live zaczyna to wyglądać pewnie obiecująco. Tylko ten ŁKS jest później. Spokojnie, odrobimy w ostatniej kolejce. Dobra. Dobra. Widzę, że zapragnęli domknąć to przed przerwą. No, pięknie. Nie no, samograj. Piasecki, 17 trafienie w sezonie. Co to jest za gość? A karnych nie wykonywał. Bo jest chyba jakby jeszcze karny strzelał. No, to pewnie by nie strzelał. Tak. Dobra, elegancko to wygląda. Trzy punkty za Lechią. Trzy punkty za Lechią, no. Lechia jeszcze trzeba zobaczyć. Oni tam mogą gdzieś pogubić punkty. Kurde, bele. Ale no znowu... Szkoda no, będzie odpuścić tych punktów z ŁKS-em. Nie przyznaj, odpuścić tak ŁKS-owi? No kurczę, jak to nie odpuścić ŁKS-owi? Poradzą sobie. Może są dobre oczy. Chłopaki. Zamknę oczy po prostu, jak będziecie grać z ŁKS-em.
Oj, Gojko, żeby tu nie było. No. Naprawdę. Panowie. Chłopaki, to nie tak się umawialiśmy. Panowie, zaapeluję o koncentrację. Apeluję o koncentrację. Przecież nie może być tak, że Warta Poznań. No, bardzo się ucieszyli, że zaapelowali o koncentrację. Wszyscy źli. Strzamek na zamanie. Nie, dobra. Dłonie na biodrach przede wszystkim. Wiem, że stać was na jeszcze więcej. Tak jest. Tak jest. Tutaj też dłonie na biodrach. Wierzę w was. I teraz wzniosę pięść. Wierzę w was. Co mogę powiedzieć Piaseckiemu? Ciągnij ręce w przód. To był jeden z najlepszych. Nie! Nie, dobra, stać się na jeszcze. Biały Pele, Piasecki. Dobra. Co? O, ono? No. Ajajaj, dobre to było. Się te rzuty wolne, Janot. No bo Alvarek to nam ładował gol za golem, no. Ale nie, potrzebna jest jeszcze jedna bramka, żeby był spokój. No tak. No tak, to zaraz już jedna kontra. Znaczy, że tu, patrz, Bejger. Polski Daniel Alves. W odróżnieniu od brazylijskiego Daniela Alvesa. Też jego kolegi z drużyny. No. Makuch, skończ to. Aaaa, takiego Patryk. Szczura. Nie tak to miał wyglądać. Koseli to Waka no. By to strzelił. Koseli to chyba karnego by zmordował, prawda? Tak. O ile by Dobiek to by strzelił. Dobra, dawaj. Borecki. Wonderkidy. No. No. No strzelcie to, strzelcie to. No. Kurde. No nie, nawet nie wydali strzału z tego. To jest ryzyko. Jakieś zmiany, coś? Nie ma za bardzo już kogo. No. Za Wiejra. Nie, Wiejra dobrze gra. Za Musiałowskiego. Musiałowski. Tak, Musiałowski. Prowadzilibyśmy go kusza, ale już nie istnieje. Kurde, żeby tylko nie pogubić tutaj punktów, bo wtedy nie, trudno będzie odpuścić LKS-owi, jak pogubimy tutaj punkty. Nie no, nie możemy pogubić. Kto już umiera? Jak pogubimy punkty, to już jest koniec z szansami na mistrza. Ja no tak. 23 strzały, no kurde, chłopaki. Babanko? Babanko. Dawno nie grał Babanko za Janocika. Pomocnik długodystansowy. Babanko ogarniasz. Dobra jesień za nim, miał swój wkład. Kajski. No. Przechwycą, nie? Ich akcja? No, 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 będzie konterka, będzie konterka. Nie patrzę, po prostu no nie, nie patrzę. Nie, patrz, Bieli Rivaldinho, tak jak mówiłem. A. Uff, dobrze, jestem Borecki. Kurwa, nie graj takiej długiej piłki! Spokojnie, patrz, jak Kamiński, list pola karnego tutaj sobie radzi. Może strach. Krzyknąć im coś? Tak. Zachęć ich, może. Zachęć, to dobra. To się sprawdzało w przyszłości. No nie, no nie, no nasza, nasza, nie! Nie, 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 Bartosz Biel? Ja nie patrzę. Jezus! No, ale... nie, zabijesz się mu tę piłkę. Uf, Boże. Dobrze, że to był jakiś Soiński. Ostrożnie, na czas. O, no, dobra, Babanko, tu, w kursor, dawaj, w kursor, dawaj. To działało, do tej pory działało. No nie, poprzeczka. Na czas. Bardzo defensywnie. Dobra, dawaj Simonsen na Makucha i kończymy ten nierówny pojedynek. No nie. Borecki, spokojnie, dobra. Nie, jeszcze jedna akcja, co jest grane, no kurde. No, dawaj, Piasecki, dawaj, dożyć tam. No, nie, no co to za strata jest w takim momencie. Dobrze, ten Babanko coś gra, bo naprawdę. Nie, ogarnia trochę. Tak. Najlepszy zawodnik. Może jednak trzeba było nim grać, nie Jose i Tobago. Patrz, jak się bawią, no nie. Dobra, na czas. Panowie, to jest dramat. Czemu dałeś bardzo ofensywną mentalność? A, to nie ta, to ja chciałem kliknąć. Drobna pomyłka, która może kosztować punkty. Patrz, ale grałem dalej. No, dawać. Przy następnej przerwie przestawimy się na bardzo defensywną. Na razie jeszcze atakujemy. Chłopaki, spokojnie, już bez presji. Nie, 30 sekund do końca. To tak pachnie, wypierdyl... Dobra. Ten teraz Soiński. Patrz, wejdą w... Teraz będzie grał na czas. Dobra. Już nie wyrzucam nawet tego autu. Przepychamy te spokój. Przepychamy. Bardzo sympatyczny zwierzę. Przepchnęliście ten mecz. Panowie, naprawdę wyszło w porządku. My mamy ŁKS i co mamy w ostatniej? I Miedź. No nie jest to najtrudniejszy terminarz. Alechia ma przed presję sobą... na Lechii do samego końca. Pogoń i Wisła Płock. Dwa wyjazdy. To jest możliwe. Mogą i lepszy pogubić. Bilans mamy, pamiętaj. I tak, przed ŁKS-em oczywiście stwarzanie sytuacji. Myślałem, że odpuszczanie meczu też dobra. Integrację przez cały tydzień. Kuba, zagrajmy do... I tak, przygotowania do meczu są niepotrzebne. Więź zespołowa. Wieczór przed meczem. I tak. Nie zaszkodzi troszeczkę szybkości. Będzie dobrze, nic się nie bój. Miedź się utrzymała, dobra. Panowie, gramy z Łódzkim Klubem Sportowym. Zależy nam na tym tytule. Zignorujcie ten szum i przygotujcie się jak do każdego meczu. Patrz jak elegancko. Trafiłeś. Wznieś pięść. No i jestem ciekaw, gramy z ŁKS-em. Co na to wymyślisz? Ja naprawdę bym za tym, żebyśmy po prostu wygrali ten mecz i do ostatniej kolejki grali o mistrzostwo.
Zobaczymy, jak sobie będzie Lechia radzić. Jak Lechia będzie prowadzić, ale to ona wtedy... gra w tym samym czasie. No tak, tak, tak. Pod Beskidzie, mistrzem Polski, czy ŁKS utrzymany w lidze? Alwesz za Janotę? Tak, Janota nie ogarnia. Bez pressingu na zebicia, elegancko. Panowie, pokażcie, na co nas stać, tak jest. Przecież jak Lechia będzie wygrywać i my będziemy wygrywać, to wciąż mamy szansę w ostatniej kolejce. No ale w ostatniej kolejce to już wiesz... To już... No Wisła Polski jest szósta w tabeli. Oni tam będą jechać grać. No dobra, dobra. Zobaczymy, jak się losy ułożą. Na razie tabelę live tu mamy włączoną. Teraz jak na złość ŁKS pewnie wygra. Te pierwsze połowy to mamy naprawdę fantastyczne. Patrz, Walski. Fu. O, no, no, kurde, blisko było. Ale meczycho. Tak kończymy ten sezon, powiem ci, takimi meczychami. Patrz, Lechia dalej remisuje w tym Szczecinie. Zachęć. Dawaj, dawaj, dawaj. No chłopaki, grajcie coś. No przecież tu się nic nie dzieje w tym meczu. Dramat jakiś. Lechia też cały czas 0-0. Trzy żółte kartki. Czekaj, tam padł jakiś gol, ale nie wiem. Lecha. Nie jestem zadowolony, panowie, no musicie stać was na odmianę tego spotkania, no. Grajcie, grajcie. Na razie grajcie tak, jak graliście. Radomiak z Wisłą prowadzi, tu jest 0-0. Kurde, no. Kurde, no, pachnie mistrzostwem. Normalnie wierzę i pachnie mistrzostwem. Jakim mistrzostwem? Nie mieliśmy żadnej sytuacji z ŁKS-em jeszcze. Spokojnie, w XG przewodzimy, prowadzimy. Patrz, tu cały czas dwa bezbramkowe remisy, no. Widać, że ten wyścig żółwi się rozpoczyna. No uważaj, żeby to nie Bejer, było... Bejer, playmaker. Dobra, Makuch. Ale grają. Patrz, no Bejer, ale grają. Piasek. Ale no grają. O jest. Ale zajwanie w poprzeczkę. Co to jest za akcja? Piasek z 30 metrów musi strzelać. Mhm. A widzisz, Piast też jeszcze. No to dobrze, dobrze, dobrze. Na razie jest okej. Okay. Poradzi sobie UKS, ale my musimy sobie poradzić jeszcze. Tylko Legia, to Legia Piastowi, żeby strzeliła, to już będzie elegancko. Zachęć. Kurde, Wiejra już, już umiera. Dobra, to po tej akcji. Dani Alwesz? No przydałoby się strzelić w końcu. Nic, nic. Czekaj, no akcja trwa, akcja trwa. Dani, dograj to, dograj to. Ze strzałem? Ale zakręcił Alwesz, o kurde. No niestety, ŁKS przegrywa. Dobra, za Wiejrę. Waka. Nie! Do banku! Ofensywny do banku! Do banku! Lecimy, Waka, jesteś najlepszy. Zobaczysz, jeszcze Waka nas wszystkich przeżyje. Teraz tak, ostatnie wyniki, sprawdźmy. Bo pamiętaj, jak Piast zacznie... Nie, dobra, dobra, Legia prowadzi z Piastem. To nas ratuje. No jeszcze bramka pogoni i naprawdę było ok. Zachęć. Lecimy, panowie. Koseli to chciałem zauważyć, jeszcze się w ogóle nie zmęczył. Niczym. Patrz, jeszcze tutaj, kurczę, jeszcze ŁKS może ukąsić. To będą jaja, jak grając zupełnie na serio. Po samobójach Koseli to Waki. No, spokojnie. Od początku się gaje, że Waka w dziesiątkę jest wciąż jest to całkiem sporo jakości. Zaraz jeszcze Waldivia musi wejść, bo Waldivia jest nieodzowny w tej strategii meczowej. No. Kurde, blady, no. Dawaj się, ŁKS, na Wakę, na głowę. Pres. Presujcie, chłopaki, presujcie. Jeszcze sobie spokojnie poradzicie, spokojnie sobie poradzicie. No nie. Patrz, wypuśćcie tego Wakę. Koseli to Waka, ale broni Kobi. Ale dzisiaj jest rozsądek u Waki, nie biegł. Po prostu wiedział, że trzeba bez strzał. Patrz, jak on stałe fragmenty bije. Ajajaj. Aj, Lechia prowadzi. Lechia prowadzi, kurde. No ale nic, no do końca będą szanse, no, jeśli przegrają z Wisłą Płock. Dobra, gramy tylko w dziewiątkę. Spokojnie sobie poradzicie, panowie. Musiałowski, patrz. To zaskakująca akcja idzie lewym skrzydłem. O, patrz, Koseli to się przydał. Proszę bardzo. Nie no, co ty gwizdzesz, ty kurde, Tomaszu Kwiatkowski. Jeszcze jedna zmiana? Tak, nie, koniecznie. Trzeba kogoś biegającego. Felipe Melo. Zaboreckiego, tak jest. Niech dołoży swoją cegiełkę. Biegową. Mamy najszybszą drużynę w historii drużyn. Dobra, koniec. Wygrali. Musimy niestety wygrać, Lechia musi przegrać. Lechia wygrała. Bonifacio wrócił, to znaczy, że mamy boki Bonifacio Simonsen. Simonsen, najlepsze boki. Panowie, nikt od was nie oczekiwał tytułu. Wznieś pięść. Szanuję, tak, szanuję was. Bardzo mocno szanuję. Dobra. Borecki, Janota. Gdzie Simonsena tam wyrzuciło? Nie, ludzie, kochani, to tak nie powinno wyglądać. Musiałowski tu, Simonsen tu, Bonifacio tu. I jest ekipa. Bejger za Lipa? Tak, tak, tak. No i co? I Joseli to Waka. Za Kocyłkę. Tak jest. Waldivia za Kowalskiego Haberka. Dobra, trudno. Panowie, to jest skład na mistrzostwo. Gramy. Lechia przegra, ale my też.
To będzie tak ten taki tetrycki scenariusz, tak. Prawda? Mistrza pod Klimczokiem nadszedł czas. Na mistrza Polski przyszedł czas. Na mistrza przyszedł czas. Więc graj nam pod Beskidziu, graj. To jest właśnie, bo do tej pory nie zdradzaliśmy tego, ale każde zachęcenie to była przyśpiewka na mistrza Polski przyszedł czas. Dlatego oni 70 punktów zebrali. Jak UKS? Z kim gra? UKS? Z Krakowią. A, no tak. Dobra, wyniki na żywo i będziemy śledzić mecze. Najważniejsze mecze dla nas. UKS Krakowia. I później nieistotne Wisła Płock Lechia. Na trzecim miejscu nasz mecz. Jako... Mieć pod Beskidzie. Dobra, jeszcze zachęceni Piast, są. Jeszcze Piast, bo UKS tak, może tak, przegrać, ale no Raków no... Raczej wygra z Piastem i zapewnię UKS-owi utrzymanie. Dobra, Radomiak prowadzi z Wartą, czyli UKS już nad Wartą na pewno. Widzę. Górnik prowadzi z Pogonią. Nie interesuje nas ten mecz totalnie. O, już mieć. Ajajaj. Nie, spokojnie. Igonen. Zachęć. Pięknie wam idzie, panowie. Naprawdę te pierwsze połówki ostatnio gramy słabiej. Nic się w nich nie dzieje. Igonen jak na czas gra, popatrz. Spokojnie, drugie miejsce trzeba trzymać. Ale Bejger się złożył. No, taki wziął zamach. Śmierdzi coś ta akcja. Jakąś stratą, nie? We własnych tutaj szeregach. Wrócił, ostatnie 3 miesiące ale patrz, ale on jest szybki, ja nie mogę. Tylko Makuch jest szybszy. Ale tutaj funkcjonuje. Czemu ja na to? A, bo... Bonifacio. Zaginionym... chyba spalony? Spalony? Dlaczego? Nie, no nie, już nas kręcą. Jest spółdzielnia, żeby tak tylko jest, górale tak nie jest. Zostali mistrzami. Za daleko. No już tak stwierdzisz, że dzielni górale, co, nie będą nas dobrze w Europie reprezentować? Jak my mamy skład na 4 fronty, albo 5. Skład. Tylko trzeba Majewskiego przekonać, żeby jednak Żałowski. Został. Karny? No to jest karny, panie, tutaj... Dwa karne. Musiałby co? Wiedział, co gwiznąć. Co? Dlaczego? Co tu się... Rzut rożny. Poprawny. Dam, a dla nas rożny to jak karny, patrz. Mikołajewski. Najlepszy piłkarz sezonu, Mikołajewski. Taka prawda. No i co, panie Sebastianie, krasny? No i co teraz wymyślisz, żeby nam tutaj... Co, spalony może z narożnika? Tak jak Milikowi ostatnio, no? Nie, tu nie ma takiej możliwości. Jak inne wyniki? Lechia, Wisła Płock, czerwona kartka. Milewski. No nie dadzą. Kurde, no punktu do mistrzostwa brakuje w tym momencie. No już czerwona kartka w 20 minucie Milewskiego, proszę bardzo. No może być ciężko. Dobra, ale UKS jeszcze remisuje z Krakowią, to jest równie ważne. Lecimy dalej. Panowie, ważne, żebyście sobie spojrzeli potem w oczy. Tak, zrobiliśmy wszystko, żeby zdobyć tytuł. Nawet wygraliśmy z UKS-em. Nawet choć... przegrywaliśmy 3-0 z Górnikiem u siebie. Ja nie mogę, ale teraz szkoda tych punktów. No, spokojnie, bo tu jeszcze kontra Miedzi. Jest Lewkot, rozeźlony. Oj, tak. Rozeźlony Lewkot. Nie został kapitanem u nas. No, spokojnie, teraz przechwyt po... Nie, Budziwek też już na czas. Już się nikomu nie chce grać w tym sezonie. Panowie, no ten sezon był bardzo sezon, tak. No, dawaj, musiał. Wysiowski przyjął jakieś 5 metrów. No, Makuch. Ale obronił. Makuch się zepsuł na finiszu. Trochę tak. Dużo tutaj słupków, poprzeczek, a mało konkretów. Droga Wisła Płock, jesteś w stanie to zrobić, nawet w dziesiątkę, walcz. Nie może być tak, żeby Lechia nas reprezentowała w grze o Lidze Mistrzów. Jak to brzmi? Bonifacio umiera tutaj powoli. Spisujecie się dobrze, tak, ale jeszcze więcej możecie dać. Bejger na prawą obronę? Chyba tak. Sytuacja dojrzała do tego, żeby wykonać zmianę. Bejger na prawą, a do środka Lip, nie? Tak jest. Dobra, bo Bonifacio nie ogarnia. A potem już wchodzi tylko Waka i Valdivia. Dobra, jak sytuacja? Tu bez zmian? Tu do końca. Dobra, wszyscy żyją, okej. Okay. Gramy dalej, panowie. O, coś się dzieje. Vieira, kontuzja. Babanko? Albo no jednak Waka, Valdivia. Daj mi Babanko. Dobra. Zasłużył. Dobra. Czy Janota tam wyżej? A Babanko głębiej? Dobra, masz rację. Wysunięty rozgrywający Janota. I Babanko, pomocnik odbierając piłkę. Elegancja, Francja. Szkoda, dobra, że ten Waka, kurde. Jednak... taki talizman. Jak tam? Nie no, dlaczego Milewski musiał czerwoną kartkę dostać, no? Ciekawe, jakie tam XG jest. Co za skandal. Szkoda, że nie można sprawdzać na bieżąco XG w meczu Lechia Gdańsk Wisła Płock. Patrz, Janocik, jak tutaj jest najszybciejszy. Dawaj, Bejger. Gdzie jest Makuch? Gdzie on tutaj? Dlaczego nie operuje w swojej strefie? Mikołajewski. No, Makuch już szykuje formę na Euro, już mu się nie chce grać w Ekstraklasie. Zapomniałem. Mistrzostwo? O, Musiałowski. Ajejej. No uspokoić, druga bramka, uspokoić. Jak inne wyniki? Tu cały czas 0-0, tu cały czas... No wciąż coś się może zdarzyć. No kim? Rockfordem? Rockfordem. Dobra, Makuch schodzi.
Czy Piasecki? Piasecki ma więcej sił. A 6,30 ma znowu Piasecki. Ma więcej sił. Maków jest zdenerwowany. No dobra. Jest zdenerwowany Piasecki. A Rockford? Rockford. Rockford też jakby się nie skończyło, musi być Rockford na finiszu. Tak. Czyli Piasecki już nie będzie chyba krótszy. O! Co jest? Czekaj, bo coś nic, tu... ZKS... O, Uryga z czerwoną kartką. Dobrze. Ale Pias ciągle 0-0. Ale patrz, no brakuje nam naprawdę, brakuje nam tylko jednego punktu, żeby ta... i tutaj już żadnych roszad, żeby to się wszystko skończyło happy endem. Oczywiście się tak nie skończy. No, z Górnikiem to przegraliśmy, no, taka prawda. Jak można było u siebie 3-0 w 30 minut przegrywać? I to jeszcze Fundambu. Podobno się przyjaźniliście. Fundambu nam nabrudził. Tak nie za dużo bramek pala w tej ostatniej kolejce, powiem ci. O, wszyscy golem. Bezpiecznie. Patrz, teraz Lechia traci i my tracimy. Tak. To było to. Bejrek, i strzela człowiek o nazwisku Żwir. To był scenariusz jakby Karol Żwir. Żwir na wagę tytułu. Rockford z Makuchem. O, kontra. Na spokojnie. Ja wierzę w naszych dzielnych górali. Szkoda, że tego Puchar Polski nie wygraliśmy. Jednak. Ale widzisz, tak jak w reprezentacji Polski Milewski zadał ci decydujący nóż w plecy, tak samo w lidze. Czerwona kartka w ostatnim meczu. Dokładnie. Nie oszukasz. A Wisła ale naprawdę patrz, miała szansę. Jaki telewim ma mieć śmieszny, faktycznie. Nie? Borecki. Borecki. Proszę bardzo. Dobra. Jest elegancja. No nam się już nic złego nie stanie. Na pięknym Telebimie w Legnicy widać kolejnego gola dla Podbeskidzia. Prowadzimy 2-0. Kibice Miedzi się bardzo cieszą. Brakuje gola Wisły Płock do Mistrzostwa Polski dla Podbeskidzia. 10 minut. To jest scenariusz, którego byśmy się nie spodziewali. Nie będzie. O, coś się zdarzyło tam. Chyba Lechia strzeliła. Żwir? Aj, Żwir w poprzeczkę. No było blisko. Lechia 2-0. Lechia 2-0. Arsenicz Pałaszewski. Ten Górnik. I Krakowia prowadzi. O nie. Nie. Lepszy bilans. Dobra, teraz tylko żeby Piast nie strzelił Krakowowi w Częstochowie. Ja nie mogę. Dobra, no. Ostatnia akcja sezonu. Żwir musi strzelić. Żwir! Jest gol! Jest gol Żwira. Tak. Żwir kończy sezon. Karol Żwir. Nie do obrony. Karol Żwir strzela bramkę. Uwaga. Ale był na spalnie. No szkoda, Kuba. Mistrzostwo było o jeden mecz. Koniec. Smutni schodzą nasi zawodnicy. Co im mogę powiedzieć, panowie, no. Jest okej. Drugie miejsce nie jest złe, no. Przed sezonem byliśmy typowani do spadku. LKS jest utrzymany. Konferencja prasowa. Wyjdź z hukiem, mam was dość, absolutnie. Nienawidzę was wszystkich. Lechia mistrzem, napompowany. Dwa razy ją ograliśmy. W Gdańsku wygraliśmy 4-1. Piękna kampania, 34 mecze. Wiele startów, fenomen społeczny. Pierwsze tak liczne miasto. Rodzinna atmosfera. Aglomeracja rywalizująca z Londynem. Wypożyczenia. Wypożyczyliśmy darmo zjada do foto higieny gać. Zarząd jest zadowolony. Oczekiwał spadku, a było jeden mecz od mistrzostwa. Zabrakło nam na pewno zwycięstwa nad Górnikiem Zabrze u siebie. Górnikiem, który już o nic nie grał, który zakończył rozgrywki w środku tabeli. Górnik, który po 30 minutach prowadził 3-0 w tym meczu. Być może lepiej by było, gdybyśmy z Widzewem nie przegrali na wyjeździe. Brak nowych umów sponsorskich. Chcieliśmy tego. Niestety otrzymaliśmy od chuja nagród, dlatego nie zbankrutuje Bielsko-Biała. Jak ustawiłeś zespół? Wyjściowa taktyka. Piasecki, Makuch, doskonały duet. Jeśli chodzi o asysty, Jeppe Simonsen, 14, Makuch, 12, Wiera wszechstronny. 6. Piasecki też, 5. Bramki. Piasecki 17, Makuch 27 w klasyfikacji kanadyjskiej. 32 gole duetu Piasecki-Makuch. I Flet, który coraz bardziej wkurwia. Styl taktyczny, czysta karta. Wyróżnienia. Jakub Olkiewicz, dwukrotnie menedżer miesiąca. Dodatkowo utracona posada selekcjonera. Ale nie został selekcjonerem miesiąca. W 11 sezonu tylko Simonsen? No chyba oszaleli. Piasecki, król strzelców. Gratulacje, obejmij ramieniem. Elegancko. Fabian Piasecki, Football God. Koniec. Widzimy się jeszcze na Euro. Dozo. Cześć.